Polityka cenowa producentów samochodów jest skutkiem czy pochodną pandemii, z którą mieliśmy do czynienia i wciąż mamy do czynienia, chociaż dzisiaj już w ukrytej formie. W roku 2020, kiedy pandemia wybuchła i kiedy producenci mieli spore zapasy magazynowe, olbrzymią liczbę samochodów stojących na składach, nie byli w stanie produkować więcej aut, bo po prostu więcej by się nie zmieściło. Klientów w salonach brakowało, nikt w momencie nie był zainteresowany zakupem auta. Stąd konieczność ograniczenia produkcji. No a jak ograniczamy produkcję, no to musimy także poprosić producentów komponentów, żeby oni swoją produkcję ograniczyli. W ten sposób producenci wypadli z kolejki dotyczącej kolejki na mikroprocesory, która to kolejka została zajęta przez producentów sprzętu, między innymi sprzętu komputerowego. Ponowne wejście w tą kolejkę okazało się już bardzo trudne, stąd dzisiaj liczne opóźnienia i problemy z dostawami. Nie mają ich ci, którzy produkują mikroprocesory albo są związani blisko z produkcją mikroprocesorów. Mam tu na myśli między innymi jedną z najbardziej popularnych marek w Polsce, markę japońską Toyota, czy marki koreańskie, które również produkują mikroprocesory i to widać w dostawach aut na nasz między innymi rynek. W przypadku producentów europejskich, którzy byli zależni od dostawców zewnętrznych, już ta sytuacja tak prosta nie jest i ograniczenia w dostępie do mikroprocesorów powodują opóźnienia znaczne w produkcji. Mikroprocesory to oczywiście tylko jeden z elementów, nie jedyny. Polityka unijna dotycząca ograniczeń emisyjnych, polityka unijna dotycząca zwiększenia bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów również przyczynia się do wzrostu cen. Konieczność montażu na pokładzie samochodów nowych urządzeń, które ograniczą emisję i zwiększą bezpieczeństwo ludzi jadących tymi samochodami, no, powoduje, że ceny rosną. Dodatkowo w Polsce mówimy o inflacji, o słabym złotym. To wszystko są czynniki kreujące finalnie cenę na rynku polskim. Wojna w Ukrainie również odnosi tutaj pewien skutek. Ukraina, jak i Rosja, byli dużymi dostawcami surowców i komponentów na rynek europejski. Brak surowców pochodzących z rynku rosyjskiego, czy brak komponentów pochodzących z rynku ukraińskiego spowodował, że produkcja samochodów musiała również zostać zastopowana albo spowolniona. Oczywiście producenci ukraińscy wznowili produkcję. Tu mam na myśli głównie wiązki elektryczne, których rynek ukraiński był dużym dostawcą, ale ta produkcja po pierwsze przez pewien okres czasu była zerowa, a więc nie było dostaw, co spowodowało już problemy, kolejne opóźnienia w produkcji aut, a teraz też nie jest pełna, a to oznacza dalsze problemy i opóźnienia, no bo dzisiaj okres oczekiwania wynoszący 9 miesięcy czy 12 miesięcy nie jest niczym szczególnym. Tyle mniej więcej musimy czekać na nowe auto. Oczywiście wszyscy wierzymy, że produkcja samochodów wróci na normalne tory, że nie będzie już takich problemów z dostawami i ten czas oczekiwania będzie wynosił mniej więcej 3 miesiące, jeżeli myślimy o aucie zamówionym do produkcji, a nie aucie oczekującym gdzieś na składzie magazynowym. Wydaje mi się, że producenci przede wszystkim ograniczą poziom zapasów magazynowych, bo już dzisiaj widać, że im mniejsze zapasy, tym potencjalnie wyższe marże, które są w stanie uzyskać. I co ciekawe, pomimo strat ponoszonych w wolumenie sprzedażowym, zyski firm są większe niż osiągały one w poprzednich latach.